Siemaneczko, witamy. Co, jak już pewnie widzicie po miniaturce i po tytule, no mamy pierwszą awarię napędu, białej perły. Nawaliła przystawka. Coś, za co my nie jesteśmy odpowiedzialni, bo my to po prostu zamówiliśmy z internetu. Także, ale myślę, że Rafał to ogarnie. W dalszej części odcinka się zobaczycie, jak Rafał to rozbierał, jaki ma na to pomysł i tak dalej. No nie ma tak, nie było jeszcze takiej rzeczy, żeby Rafał sobie z tym nie poradził, także z tym musi sobie poradzić i musi to sobie z tym poradzić w dosyć szybkim tempie, bo dziś mamy 3 czerwca, a 17 czerwca, słuchajcie, razem z naszą białą perłą i naszymi dwiema Hondami pojawimy się na takim bardzo fajnym wydarzeniu, na takim zlocie Automania we Wrocławku na Pchlim Targu koło Tamy. Będzie można się tam z nami zobaczyć, także jak ktoś chce nas spotkać, pogadać z nami, zbić pionę, to zapraszamy. Słuchajcie, na zlocie będzie naprawdę, no myślę, że ciekawie. Będą różne konkursy, to sobie wejdźcie na Facebooka, tam w wydarzeniu Automania, 17 czerwiec, wszystko macie. Będą drift taxi i tak dalej, food trucki, także co? Zapraszamy Was serdecznie, bo no, będzie bardzo dużo się tam działo. Tak, no i będą nasze samochody i ciągnik. No, no i tak jak Rafał mówi, będą nasze dwa auta i traktor. Myślę, że traktor chyba najbardziej wszystkim przypadnie do gustu. Będzie można sobie do niego wejść, zobaczyć na żywo. Kto jeszcze nie widział, bo dużo osób też już widziało na Bednarach. Także zapraszamy 17 czerwca do Wrocławka, a tymczasem zbędnym słowem ust nie kalam, jak to mówi Budda, zapraszamy na odcinek, gdzie pokażemy Wam, co tu się dokładnie stało z tą przystawką. Witajcie, mamy 2 czerwca, u Adriana walczymy ze skrętem, to znaczy już jest skończony, przedzielnik strumienia będziemy musieli zamontować. I na przyszły weekend możliwe, że już będą koła do przystawki, także już będzie można ostro brać się za robotę. A dzisiaj na warsztacie biały. I co jest ciekawe, jest awaria, pierwsza poważna. Przestał napęd działać. I co się stało, zanim przyjechałem? Tata już zdemontował przystawkę. Przystawkę mamy tutaj, już rozebrał tata, zanim przyjechałem. I co się stało? To się stało, że przestał uły widełki reagować w ogóle na tą dźwignię. Widełki stoją w miejscu. I przystawka musiała być tak zrobiona, że nie daje się rozebrać. Nie da się wyjąć tego koła. Tu jest zatoczone. Także muszę wycinać tutaj, nie wiem, albo wytnę tu więcej, żeby to w ogóle dało się rozebrać. Także musiała być wykonany ten dół. Wszystko złożone i dopiero przyspawana góra. Także ciekawie dosyć. Nie reaguje wałek na w ogóle na widełki. Także widać, że tam jakiś klin jest. Czyli na wałku się nic nie zadziało, bo klin jest. To musiało się coś stać z widełkami. Także ja się biorę za rozcinanie. Bo nie da się tego koła wyjąć. Tu jest takie zatoczenie. I nie idzie tego wyciągnąć. Także musiała być zmontowana przystawka i dopiero przyspawana ta górna blacha. I co jeszcze widać trochę po zębach? Że trochę może dałem za duży ten dystans. Bo nie biorą te zęby tak środkiem, tylko bardziej górą, ale jeszcze nie jest tak źle. No i biorą z jednej strony, czyli przystawka, koło nie jest idealnie w osi, no ale te otwory też
są jakie są. Tutaj w ogóle te śrubki przykręcić to też jest ciężko. Także no, generalnie przestawić ją tak delikatnie lewo-prawo to nie jest problem na tych otworach. Otwory są wypalane. Dlatego trochę bierze brzegiem zęba, ale po kłach ani po niczym tak nie widać jakiegoś zużycia, jakiegoś dużego. Także to jest chyba ok. Wiem, że ja się biorę za rozcinanie. Zobaczę, wytnę może tutaj na razie kawałek. Jeszcze sobie zajrzę pod skrzynię dokładnie, jak to tam przylega, żebym nie wyciął gdzieś za dużo. Wytnę sobie tu, żeby można było to wyciągnąć. I zobaczę, jak to rozebrać. Wyciąłem tutaj, ale jeszcze nie chcę wyjść. Jeszcze muszę podciąć tu. Na szerokość, bo nadal się blokuje. No trudno. Wytnę ile się da, resztę frezę muszę wyfrezować ręcznym. Udało się wyciągnąć koło. Już widać jak to jest zrobione. Jest po prostu długie takie sprzęgło. Kłowe wspawane w to koło. W sumie nawet pomysłowo i tutaj jest stoczone. I tyle. Policzymy sobie zęby za chwilę, bo jestem ciekawy ile tu jest. No ale jeszcze muszę wyciąć dalej, bo teraz to mi się nie chce zmieścić. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Także ciekawie. Tu widełki już widzę, że... O! No, widać co się stało z widełkami. Widełki były spawane, chyba skracane. Także mamy przyczynę niezałączania się napędu. Ciekawe co to są za widełki, kamienie są takie jak w C360, ale zaraz zobaczymy. Tam w ogóle nie wiem czy widać, podpiera wałek tylko podkładka. O, może teraz, o. I jest z dwóch stron zegar. Troszkę cienka ta podkładka, ale no, jakoś to działało widocznie. No. Czy widełki były zwężane, to muszą być nie od tego sprzęgła. To sprzęgło wygląda jak od 30, takie jak miałem do Jokera, chociaż chyba inne jeszcze. Chyba jeszcze inne, bo mniejszy ten frez jest. No zaraz będziemy kombinować. Na pewno widełki pewnie były zwężane pod to sprzęgło. No nic, wycinam dalej, żeby wyjąć to sprzęgło kłowe. I jakoś dostać się do tych zegarów tam, żeby ten wałek wyszedł. A, klina chyba nie będzie trzeba wyciągać. Powinno wyjść. No trudno. Udało mi się rozebrać całą przystawkę. I tak, tak jak widać, pękły widełki. Widzicie, tu jest klin w tych widełkach zrobiony. Tutaj, oryginalnie, z tej strony. I tutaj zostaje już cieniutka ścianka. I po prostu w naszej sytuacji jak... O, cieniutka ścianka już zostaje. W naszej sytuacji jak ten siłownik gazowy dosyć mocno ciśnie, zanim napęd się załączy, no to widełki po prostu nie wytrzymały, bo widełki są zwężane. I tu znalazłem stary dekiel od blokady od 60 i to są te same widełki. Nawet ten wałek od załączania jest ten sam dokładnie. I one są zwężone. I w 60 jak są takie szerokie, no to, że jest taka mała ścianka, no to wytrzymuje, bo jest jednak dużo tego. A tutaj mamy w sumie połowę wyciętą, żeby te widełki pasowały.
plan jest taki, że chcę dorobić nowe widełki, tylko nie wiem, czy jak dotoczę tą tulejkę tutaj, czy ktoś mi będzie w stanie zrobić wpust dzisiaj na szybko, bo w poniedziałek dobrze by było, jakby ciągnik jeździł, bo u nas w szkole podstawowej jest dzień dziecka i właśnie zostaliśmy zaproszeni z ciągnikiem i z samochodami, żeby jechać, dlatego chciałem to zrobić, no ale no to nie wiem jeszcze jak tu mi się wszystko potoczy. W najgorszym wypadku, jak nic nie wymyślę, to będzie trzeba to chyba pospawać i coś tu nadłożyć. Chociaż wolałbym całe widełki zrobić od nowa. I plan jest taki, żeby dorobić tą tulejkę, te elementy i tu zamiast wiercić otworów w jakimś płaskowniku czy w czymś, to chciałem, kupiłem takie łożyska już dzisiaj i chciałem rozciąć łożysko i sam środek wspawać w płaskownik, bo to łożysko jest twarde i to się wtedy nie wyrobi. No tak jak tutaj jest żeliwo, też jest dosyć twarde, no już jakiś tam luz powstaje i te kamienie się zużywają nie tak jak powinny. A jakbym zrobił właśnie, żeby chodziło sobie w takim twardym łożysku, no to będzie to wytrzymalsze. Dlatego chcę rozciąć właśnie łożysko, kulki wywalić i sam środek spawać sobie tam w płaskownik, żeby chodziły po tym te kamienie. Ale no to jest na razie plan. Właśnie tulejkę chciałem dorobić taką grubą, żeby to było wytrzymałe i od razu szerszą. No i tyle, będę próbował, bo tu mam widełki od ciapka. I zobaczcie, klin jest zrobiony z tej strony, tu gdzie jest dużo mięsa. Nie, ktoś nie osłabiał tu ścianki. Także te są bardziej przemyślane. Tutaj są węższe i one pasują pod to sprzęgło, bo to prawdopodobnie jest od ciapka też. I tu jest na większy otwór w tych widełkach. Także to będzie wytrzymałe na pewno. A tutaj niestety jak było zwężone, no to straciło tą wytrzymałość. Czy jakby było załączanie zrobione tak jak my sobie załączaliśmy na początku, że ręką sobie czekasz i trzymasz aż się załączy, no to pewnie by to działało cały czas. Ale no u nas jest ten siłownik gazowy, jest to tak rozwiązane. No i te widełki rozsadziło. Spróbuję dorobić widełki i trzeba to wymyć i poskładać jakoś, na razie niech jeździ. Policzyłem liczbę zębów, jest 48. Już teraz mam pewność, wiem ile. Myślałem, że 49, no ale jest 48. Także już teraz będę wiedział, jakie przełożenia muszą być do tego mostu, takiego jak naszego, bo u nas jest zgrany bardzo dobrze. Także no nic, ja się biorę za toczenie tulejki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc co udało mi się zrobić, to zrobiłem sobie do widełek, do kamieni nowe uchwyty. Ale to jest odlew i jest twardy, dlatego to tak szybko się nie wyrabia. To sobie wymyśliłem, że tutaj muszę to wyjąć jedną ręką, będzie ciężko. Albo dobra, może nie będę wyciągał. Jest wbite środek jakby od łożyska. On jest twardy, jest tu wbity na ciasno. Na bardzo ciasno. I on jest twardy, nie będzie się wycierał i nawet teraz to praktycznie nie ma luzu. Jest mniejszy luz niż na tym oryginalnym. Że tu mam ładnie nasztywno. O, wyskoczyło. Jest wbity środek od łożyska.
miał otwór, to łożysko miało otwór 8 mm w środku. O, ładnie sobie zaskakuje i trzyma. I to będzie tutaj wchodzić. Drugie z tej strony. Dlatego, że to nie jest odlew, nie jest takie sztywne, to postanowiłem, że zrobię z trochę grubszego materiału trochę większe niż oryginał, żeby jednak był zapas. No i dotoczyłem sobie tu lejkę, na razie trochę dłuższą. Już. Która pasuje na ten wałek ładnie sztywno. Ale nie udało mi się dzisiaj dorwać nikogo, kto mi zrobi wpust w tej tulejce. Tulejka jest ze śruby takiej dużej 10,9 twardość. Także dosyć twarde. I myślę, że nie będzie aż tak się wyrabiać ten klin. I zrobię sobie tą tulejkę szerszą niż to, co tu. No i jeszcze do tego ścianka też jest dosyć duża. Także no myślę, że widać różnicę. I ten wpuścik sobie tu zrobię i wtedy dopiero to poskładam. I już myślę, że tak jak to nasze załączanie jest takie mocne, to już teraz powinno to wszystko działać. Będę musiał to wszystko wymyć. Tutaj jest przyspawana, jak widzicie, śruba, żeby koło zębate nie przesuwało się po tym wałku. Tu się mieści w tej przystawce takie łożysko duże. To u mnie też powinno się zmieścić, bo to koło pośrednie, które sobie wymyśliłem, właśnie 38 zębów ma mieć. No i tutaj też jest 38, to nawet jakbym zastosował takie łożysko właśnie jak tutaj, to powinno to zagrać. A więc co, ja na poniedziałek nie uda mi się złożyć, także złożę tylko, założę pokrywę, zdejmę wał, żeby ciągnik mógł jechać, żeby dzieciaki sobie obejrzały. A to jak mi ktoś zrobi wpust w tulejkę, to dopiero będę działał z widełkami dalej.